Witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek DDS2. No i proszę Państwa, odpocznijmy trochę od fabuły. Aczkolwiek ja jeszcze jestem po starcie gry, jak pamiętamy troszeczkę się problemu narobiło, jeżeli chodzi o Benitę. Natomiast mam tutaj, że tak powiem, zakontraktowanych klientów na różnorakie nasze produkty, więc myślę, że przydałoby się tym zająć. Ja oczywiście jeszcze przywiozłem tutaj te specyfiki, które udało nam się nabyć. O właśnie. No i w takim wypadku tutaj jeszcze wyekstraktuję efedrynkę. Jeszcze było. Natomiast myślę, że całkiem przyzwoicie mamy tutaj jak na razie ogarnięty temat. No. Niech to się tu ekstraktuje wszystko, czy tam nie wiem co robi. Natomiast my zwalmy ten mak. No, sporo tutaj rzeczy mam. I oczywiście to zostaje. Paczka nasion. To się może później przydać, słuchajcie. Ale jeszcze, wiadomo, no potrzeba znać przepis na opium. Nie potrzebuję aż tylu narzędzi różnorakich. Wytrychy to się mogą przydać, ale... Nie, no tak. Łom, łopata, te wszystkie narzędzia idą tutaj. No i teraz tak, ja będę potrzebował, słuchajcie, troszkę więcej towaru. Jak tam stoimy? Aha. Dobra, to zaczniemy tak. Od satiwy. Wydaje mi się, że... no właśnie. Weźmy 80. Do tego weźmy sobie również 80 białaska. I jeśli chodzi o metę, to mety wziąłbym... A wziąłbym 52. O. Niech i tak będzie. Teraz to tylko poukładam jakoś tak, żeby było w miarę, w miarę. To jest w użyciu. No dobra, w ten sposób niech będzie. Przedzielę to gotową. O, żeby mi się białe nie mieszało. No i dobra, ja jestem gotowy do sprzedaży, ponieważ mamy tutaj, słuchajcie, 17 sprzedaży, z czego tak de facto 6 jest na 16, ale 11 jest na 19, więc no, tak to wygląda. No i oczywiście cały czas zadanie fabularne. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja tu w suszarniach, pusto jest. Ja bym tutaj może powrzucał do suszenia, bo to nam się oczywiście przyda. Więcej, tym lepiej, tak? Sativa. Po 90 oczywiście. Żeby to się robiło jak najszybciej. Jak najwięcej. Sativa. Ok. Ale ja tutaj jeszcze, proszę Państwa, zapomniało mi się, a przecież... Jeszcze mam suszarki 3 jako pozostałość po tej chałupie, którą sprzedałem. I można je przecież tutaj powiesić, prawda? Niech się robi. Skoro tyle tego produkujemy. A, to już jest koniec. No dobra. Już pewnie, że tak. Prawdopodobnie coś tutaj jeszcze powinienem mieć. No, raczej na pewno. No, proszę uprzejmie. Mamy też i nasiona. Więc nasiona. To ja bym od razu kopsnął tutaj. Sadzonka sativy.
Niech się robi na maksa. Oczywiście, że tak. A my oczywiście jeszcze tutaj dowalimy po 90. I w jednym czasie 6 suszarek pracuje. Zostało mi 6 nasion. W rozsadniku mam to wszystko ogarnięte, więc dobrze. Tutaj sobie wrzucimy resztę. Oczywiście mógłbym więcej dać, tak? Mógłbym. Więc tylko zerknę, jak to wygląda. Aha. No jasne. Można by dać... Chociaż, czekajcie, maksymalnie chyba jest 100, nie? Co może się suszyć. Trzeba by to sprawdzić. Zobaczmy. Kuźwa. Chłopie. Tak, 100. No czy dobrze, o 10 więcej. Przepraszam, ja chyba źle kliknąłem. Tak, powinno być. O. No to 50 minut różnicy. Dobrze, poprodukujemy trochę tego. Dołóżmy. I tak oczywiście trzeba będzie to odłożyć. Nie? Natomiast... O, zobaczcie. Nie, to ja to zostawiam tutaj, bo nie ma większego sensu, żeby to targać stamtąd. Zwłaszcza, że mnie się tutaj to nie zmieści. Tak, zróbmy. Tutaj także. No i 3 dziecha tu. Która jest godzina? No, za chwilę, słuchajcie, trzeba będzie rozpocząć handel. A że handel jest w dżungli, no to potrzebujemy oczywiście przejechać. Jeszcze zanim tam do tej dżungli dotrzemy, aczkolwiek nie wiem jak, bo tam nie mam drugiego poziomu, więc może być problem. Tutaj jeszcze cały czas tych dwóch dealerów, ciągle o nich zapominam. No to sprawdźmy sobie, jeszcze wpłaćmy pieniądz. Na co to by teraz zbierać, słuchajcie? Może na tę metę za 1,5 miliona? Myślę, że gra jest naprawdę warta świeczki, więc ja bym się poważnie zastanowił nad tym. A mam 340 tysięcy. Nie, dawaj dychę. Dawaj dychę, bo jak ja nie będę mógł do dżungli przejechać, to będę musiał skorzystać z przeprawy promowej. A przecież to kosztuje, tak? Grosze bo grosze, no ale jednak. I no i właśnie, i tak to właśnie wygląda. Będziemy musieli skorzystać z przeprawy promowej, która jest tu. Ewentualnie mogę zawsze do Pedra skoczyć. O, możemy. Zróbmy tak. Ja mam tylko nadzieję, że mnie tam nie zaciukają. Bo towaru mam od groma. U Pedra zostawię auto. Raczej nic stąd nie będę potrzebował. Tasak jakiś tam mam. Do obrony. I skorzystajmy sobie z transportu publicznego. I póki my się nie rozbuchamy jakoś, to niestety tak musimy funkcjonować. Problem w tym, drodzy Państwo, że tutaj z tą grą coś się dzieje. Tak jak tutaj widzimy, pierdylion razy odkrywamy ten sam punkt szybkiej podróży, kiedy my już żeśmy z niego korzystali pierdylion razy i nie mam bladego pojęcia, o co tutaj się rozchodzi. 260 tysięcy widzę, że jest do zbioru. Tam jakiś miglanc mi macha. Mogę podejść, poczęstować, bo mam towar. Metkę by chciał. Dobrze, to proszę. No i właśnie. I zobaczmy.
zobaczmy, proszę Państwa, jak mamy tu klientów rozsianych. No to powiem tak, nie jest źle. Tu czterech, tu jeden, więc ja bym skoczył może, czekajcie, jak to w pierwszej kolejności? Gdzieś tam na górkę, nie? Może mnie nikt tutaj nie dopadnie. O, i tutaj sobie przy drodze czekają elegancko. Amfetaminka. No dobra, tutaj na maksiorka będzie. I jeszcze jeden gramuś tu. Można, wiecie co, czekajcie, bo my tutaj dopiero rozpoczynamy, to ja będę dawał tak, jak żeście sugerowali, o jeden więcej. O właśnie. Niech mi rośnie tutaj repka. Marysia, dobra, niech będzie 5. Tak na dobry start. No dobra. Jak tutaj ustawimy kogoś, to... Amfetaminka, też damy 5. Czemu by nie? I tutaj to już będzie tyle. Teraz następnego mamy nieco niżej. Musimy osiągnąć drugi poziom reputacji, co by tutaj można było przyjeżdżać pojazdem, nie? Cześć, mistrzu. Ty dostaniesz trójczynę. Proszę cię uprzejmie. Ok, i jeszcze jednego klienta mam tam na dole. No akurat tam, gdzie miglance mogą być, no. Aha, ale oni tylko tutaj rozmawiają, więc w porządku. Przebiegnę sobie tędy. O, no i proszę. Klientka czeka, ten to nie wiem, czy on może zaczepić, czy nie. Ale słuchajcie, tutaj ktoś jest uwięziony. Okej. Tu ktoś jest uwięziony i pilnowany. Czyli kogoś porwano. No dobra, w porządku. Wszystkich klientów tutaj obsłużyłem. I co? I w takim wypadku może by jeszcze raz spróbować. Nie wiem. Tej Benity. Ciekawa sprawa. Dobra, one cause you dead. Tutaj miglance stoją. Tutaj też. Tutaj ktoś, jakaś panienka stoi, ale to ona mi chyba nie zagrozi. A my zmierzamy w kierunku przystanku. I pytanie, czy mogę tam przejechać, bo nie pamiętam. Mogę. Przejedźmy. Jeszcze raz spróbujemy z Benitą. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. I czy tak na dobrą sprawę gra się naprawi, czy się nie naprawi. Bo to jednak ma znaczenie. A cel zakupowy, no to chyba dobry wybrałem. Ten apartament tam właśnie, który żeśmy oglądali w ubiegłym odcinku. No to całkiem przyzwoite miejsce jest. Blisko sklepy, więc można byłoby tam naprawdę fajną produkcję rozkręcić. No właśnie. I zobaczymy, co dalej. Na razie przebiegnijmy ten tunel. Tutaj trzeba uważać na policję, na tych typków takich niefajnych. I tu jeszcze nie mamy jakby zgody na handel. Dobra, znowu kot. No cóż, kolejna próba, pierdylionowa, ale po restarcie gry. Dołącz do mnie, zbiorę moich ludzi i napadniemy na kryjówkę Ramona, krew za krew, zabij ich wszystkich. Zróbmy to. I kuźwa, i dalej.
to samo. Nie pociągnę fabuły. Nie wiem, trzeba się będzie chyba z twórcami kontaktować. I zapytać, może oni będą mieli jakiś pomysł. Tutaj miglance by chciały coś ode mnie. Konkretnie to jeden. Marynie byś chciał, tak? Proszę. Do reputacji. O-o. Ziomeczki sobie poszły. No dobra, to my przebiegniemy sobie drogą równoległą, ale tutaj jeszcze pani by... Nie, proszę pani, nie mam. Nie mam. Nie mam, biedny jestem. Tu trzeba uważać na policajów. O. Dobra, może jednak niekoniecznie tędy. O, sklep my... Ty, kurwa, naprawdę? Tyle cię naszukałem. O, dzień dobry. Okej, i kryjówki. Dobra, to wszystko. I pokaż meble. Elegancko. Bardzo dobrze. O matko i córko, patrzcie, jakie voodoo te. Krzyżyk. O mój Boże. Niesamowite. No dobrze. Ja się teraz muszę do tunelu dostać. Dobra, tutaj tylko sobie gadają. No i będziemy mieli teraz o godzinie 19 kolejnych klientów z Zatoki. Więc ja bym podskoczył na przystanek. Wróciłbym może do samochodu. Tylko właśnie, kuźwa, zapomniałem, gdzie ja poustawiałem tych moich miglanców. To jest dopiero, nie? A muszę im w końcu ten towar dostarczyć. No bo przecież oni tam nie mają czym handlować. No ale w porządku. Wypuść mnie z tego autobusu. Czemu ty mi to robisz? Używaj parkouru, aby pokonywać przeszkody w otoczeniu. No, spoko, spoko. Dobra, jesteśmy tutaj. O, się wystraszyłem, kurde. Dobra, gamonie mi tutaj machają. No, można by. Czemu nie? Czemu nie? A właściwie dołożę ci jednego na dobrą współpracę. A, osoba do obserwacji. No widzicie, bo my tutaj, to ja nie wiem, czy my dobrze robimy, że my tu handlujemy, ale... Kto by się tym przejmował? 72 tysięcy, okej. Okay. To są kolejni klienci, którzy... będą dla nas tutaj kupować różnorakie rzeczy. Czyli ja nie mogę stąd odjechać. A, fajnie. Zajebiście wręcz bym powiedział. Czyli muszę z buta cisnąć. Czyli to z tego przystanku, tak? Ajajaj. Swoją drogą, to powiem szczerze, że tamto już tylko kwestia przebiegnięcia przez most. Ile mam biletów? Zastakujmy to razem. 8. 8 biletów. W porządku. Skoro tak, to ja bym jeszcze może podskoczył do tego kolesia tutaj obok Diego. I w takim wypadku zrobiłbym zakupy. Bo skoro już tu jestem. O, jeszcze jeden miglans. Dobra, Ewelina Santos z mieszkania Zatoka Słowian. Health Production. Dobra. Trzymaj. Dążymy do drugiego poziomu reputacji. Synu, czy ja chcę coś od ciebie? Tak, chciałbym acetonu od pyty. Amoniak też się może przydać. I metanol też może.
A, ja mam dość miejsca. Dobra, to inaczej. To inaczej, to inaczej. Bo tutaj jeszcze jest gościu, nie? Który etanol sprzedaje. Etanol. Efedrynę. Ten. Hey, amigo, can I help you? Tak, chciałbym. No właśnie, efedrynka, proszę uprzejmie. To ja u niego zrobię zakupy. Kwas jodowodorowy również, jak najbardziej. A, tylko że tyle nie mam. Sorry, mistrzu. Mistrzuniu, ja chętnie, tylko pół. I etanol. Nie, na razie mi styknie. Dobra. No, come back soon. No, miałem sobie pieniądz, chłopie. Dobrze, za chwilę rozpocznie się sprzedaż, bo to na 19, więc my musimy już grzać tak ostro. No dobra, sobie pojadę autobusem. Czemu nie? Zaraz, a... Czekajcie, bo coś mi kuźwa na tej mapie nie pasowało. Tam chyba samochodu mojego Pedra nie widziałem. Ale... Może to tylko na tej mapie autobusowej. O, łobuzy. Która to jest? 19 już łobuzy? Ciekawe. Dobra, jest samochód na całe szczęście. Zobaczmy. O, dobra, chłopaki. Nic tam się nie obracajcie. Ja już odjeżdżam. No i dobra, zaparkujmy sobie tutaj, ogarniemy temat. Troszkę inaczej może tym razem. Trzeba zarobić. To na pewno. Dobra, wysiadaj, synu. No i w takim układzie skoczę sobie tutaj gdzieś tam na przełaj. Ohohoho. No i już mnie uwaliło. Ale tym razem jestem przygotowany. Można kicać. Byleby mieć surowiczkę, nie? Co byś chciał? Nie mam, kurwa. Koszenie węża. Buenos dias, senior. Proszę uprzejmie. Szósteczka dla pana. Okej, okay, to był jeden, tak? I dlatego jednego, kuźwa, ja się poświęciłem... dając się uwalić wężowi. Wiesz, takie chocki klocki, proszę państwa. Czego się nie robi dla klienta, nie? Tutaj chyba mogę tak postawić kolejnego pracownika. Dobra, stoją miglance. Przynajmniej jeden. Także na spokojnie. Okej, okay, nie zareagował. Dobra. Okej, you're here? No, jestem, no. Dlaczego miałoby mnie nie być? You're the best. Bye. Dobra, nie podlizuj się. Marysia. Dobra. Lecimy dalej. Co tam jeszcze? Tutaj będą, między domkami, ktoś będzie. Proszę bardzo. Białasek, piąteczka. I tu możemy od razu poczęstować, ale nie tym. Nie tym. I dobra, w porze. Czyli tutaj byśmy mieli sprawę załatwioną. Dobrze, ile mam pieniędzy? 59 tysięcy. W porządku. To będąc tutaj, to jeszcze mogę te pieniądze wpłacić na konto, że tak powiem. Myślę, że tak będzie dobrze. I hopsa, 400 tysięcy. Elegancko. Plus to, co jest do zebrania, no to będzie 700. Także myślę, że na pół metku prawie. I ja bym z prawdziwą przyjemnością podjechał sobie autem. Bo czemu nie?
Chuziła, tam łobuzy stały. Dobra. No, yes, I'm running now. I'm running now, ale na kołach. I że takie ludzkie klocki. Czasami śmieszni są. O ile zdołam uciec. No dobrze, mamy tutaj klientkę i dwoje potencjalnych. Zobaczymy. Trujencja. Pani opium by chciała... A troje jest w ogóle, okej. Marynia, to mogę dać na poczęstunek, proszę bardzo. I metka też jeden gramuś. I ładnie. I już mamy 12600. I lecimy dalej. Trzeba też uważać, bo tu też lubią stać łobuzy. Ale widzę, że nie tym razem. No i okej. Tutaj klientka. Na piątkę Marini. Natomiast tutaj na dole też mam potencjalnych klientów, więc czemu by ich nie poczęstować, o ile to nie jest opium? A tu jest. A tu? A tu metka, 3 gramy. To też całkiem niezła cena. Dobra, reputacja podskoczyła. Teraz tak, ktoś tu na dole mi czeka. Dziewczyneczka. I dziewczynce piątkę sprzedajemy. Tam też jeszcze. Okej, tu szóstka idzie. I jeszcze 5 z tej paczuchy. I poszło. Pan coś zamawiał? Nie, pan taki cichociemny trochę. No dobra, zobaczmy na mapie jak dalej. Dalej tutaj dwoje klientów i jeden tu. Przeskoczę tędy? Przeskoczę. Aha, tutaj dosłownie przeskoczę. Ej, ej, ej. Ja to naprawdę kiedyś to... za bardzo sobie pozwolę. No i gitara. Tutaj mamy białaska, piąteczka. Już białaskiem postarajmy się nie częstować na razie. No, bo tutaj już tak jest ostatnia paczka, a ja nie lubię z 40 zostawać. Dobra. I widzę, że jeszcze tylko ostatni klient nam został, więc... załatwmy sprawę. No dobra. Tu załatwimy sprawę klientki. A no właśnie, bo tu czwórka pójdzie. I to już byłoby na tyle. Peninsulę trzeba zacząć załatwiać. A tutaj metka. Dobra. Myślę, że 3 gramy. Na poczęstunek to świat i ludzie. Proszę Państwa, trzeba zacząć załatwiać peninsulę, bo my tutaj w ogóle nie mamy nic kompletnie. I spróbujemy się tym zająć w kolejnym odcinku. Także ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcję komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.